Michał Tomasik na dzień przed wielkim finałem PLMA. Witam. Witam. To twój, zdaje się, pierwszy pojedynek w Polsce tak naprawdę. Dokładnie, pierwszy. Jakieś takie specjalne znaczenie ma dla ciebie taki pierwszy w kraju? No na pewno jakiś tam dreszczyk emocji, trochę więcej kibiców przyjedzie z Polski. Na pewno, nie? Właśnie jak dokładnie przebiegała twoja historia, bo gdzieś tam właśnie na ważeniu zauważyłem, że miałeś na spodenkach logo Berserkerów, z kolei mieszkasz w Düsseldorfie, tak? Pierwszy pojedynek w Polsce, więc jakbyś mógł tak pokrótce streścić, bo przyznam, że sam niewiele wiem na twój temat, szczerze mówiąc. No ogólnie fajna historia. Normalnie przygodę z MMA rozpocząłem z 5-6 lat temu. Wszystko zaczęło się od sztangi, od Michała Fijałki, poznaliśmy się kiedyś nad morzem. Który jest tam za ścianą, oczywiście będzie w twoim narożniku. Wiadomo, zawsze, bez niego się nie ruszam nigdzie. No i tak się zaczęło, tam to było, tak jak mówiłem, 6 lat temu, gdzieś tam nad morzem zaczęliśmy trenować razem. Potem troszeczkę zacząłem się z nim bawić w MMA, dlatego tam cały czas się gdzieś tam afiszuję berserkersami, bo często tam do nich jeżdżę, często u nich trenuję, zawsze, tylko jak jestem w Polsce, praktycznie jestem gościem u sztangi i zawsze tam pod jego okiem mogę trenować. A w Niemczech, no, przyjaźnie się kupę lat z Marcinem Zawadą i praktycznie zawsze, gdzie Marcin, tam i ja, nie? Tam znaczy, trenuję. Że trenujesz właśnie z Marcinem. I trenuję z Marcinem i praktycznie tam cały czas, jak jestem w Polsce, jestem pod okiem sztangi, jak jestem w Niemczech, jestem pod okiem Marcina. Pewnie. Zanim przejdziemy do twojego pojedynku, to właśnie Marcin Zawada miał walczyć tutaj na tej gali, miał bronić pasa, ostatecznie nie broni go. Czy możesz coś więcej powiedzieć o powodach, dla których nie mógł przyjechać? No tak, taka trochę głupia historia. Dwa tygodnie przed tą galą na treningu robiliśmy mocne zapasy, mieliśmy takich mocnych zapaśników, no i Marcin niefortunnie spadł na plecy, wyskoczył mu dysk. Sezon na kręgosłupy teraz jest. Dokładnie, dokładnie. Miał tam jakąś rehabilitację, dostał leki, praktycznie ma teraz zakaz miesiąc poruszania się w ogóle na salę przychodzenia i też nie wiadomo, czy się nie skończy to jakimś zabiegiem chirurgicznym, ale to się okaże na dniach, więc rozumiem. Tak to wyglądało. Zmiana na ostatni moment, no ten fight card na wielkim finale przechodził bardzo duże zmiany. Zdaję sobie sprawę, że też nie jesteś tego fanem i na pewnym etapie nie spodobało ci się to, że miałeś walczyć z kimś innym, teraz na kilka dni przed galą jeszcze z kimś innym. Powiedz, któryś pojedynek tobie bardziej pasował? No ogólnie praktycznie całe 2 miesiące przygotowałem się pod Antka Chmielewskiego, takie było pierwsze założenie, tak to było opisywane wszystko i praktycznie pod niego się przygotowywałem i dosłownie na cztery dni przed, w sumie 2 dni temu dowiedziałem się, że o zmianie przeciwnika, pierwsza moja reakcja oczywiście były nerwy i oczywiście ze wszystkiego zrezygnowałem, ale dogadaliśmy się z Mirkiem, że jednak przyjechałem i chcę się pokazać tutaj jednak na tej gali, ale nie jest to na pewno wygodne. A muszę przyznać, że jeżeli miał być ten oryginalny pojedynek z Antkiem Chmielewskim, Michał Fijałka też nie był zestawieniem, nie był fanem tego zestawienia, bo jakby duża różnica doświadczenia, tak? Jakby nie obawiałeś się tego? Nie, no wiadomo, trochę się obawiałem. Antek jest, wiadomo, znany i duże doświadczenie i w ogóle dużo walk, ale biorąc pod uwagę mój wiek i mój etap kariery, gdzie już tam praktycznie się kończy i ta przygoda cała z MMA, chciałem się spróbować z takim zawodnikiem jak Antek i to było fajne takie na zakończenie tej mojej całej przygody i myślałem, że może właśnie takie zestawienie z tym nazwiskiem się uda, nie? Rozumiem. Ale wyszło jak wyszło. Ale wspomniałeś właśnie o tej przygodzie, że już w zasadzie po części kończysz karierę, to znaczy, że ten pojedynek ma być twoim ostatnim? No nic, ciężko powiedzieć, czy ostatnim, ale na pewno jednym z tych ostatnich. Zobaczymy jutro. Paweł Brandys, młody, gniewny, głodny zwycięzc. Jakbyś ty określił swojego rywala? No, tam zdążyłem zobaczyć tam jego 2-3 walki. No, chłopak ambitny, młody, idzie mocno do przodu, mocny punch, czyli mocno bije. Tak. Myślę, że będzie niewygodnym przeciwnikiem, takim, który właśnie gdzieś tam dąży do góry w karierze, dopiero tam zaczyna, ale widać, że będzie chciał się pokazać, tutaj gdzieś blisko mieszka, na pewno będzie miał dużo kibiców i będzie ciężko. Ale rozumiem, że nie zamierzasz mu ułatwiać sprawy. No, absolutnie. Dobrze, jakiś przewidywany wynik pojedynku? No, nie chciałbym o tym mówić, to zawsze zobaczymy po tym. Po walce możemy jeszcze raz się spotkać, to ci powiem, jaki był wynik. Dobrze, będę pamiętał, zapytam. Dziękuję w takim razie, życzę powodzenia i szczęśliwego nowego roku. Dziękuję również i też wszystkim szczęśliwego nowego roku. Dziękuję.